Mercedes 190 to auto, które zmieniło oblicze samego Mercedesa, ale to także samochód, który zmienił oblicze swojego największego konkurenta, czyli BMW. Wszystko zaczęło się w dniu, w którym to Mercedes 190 pojawił się na torze Nardo, aby pobić rekordy prędkości. I właśnie dzisiaj Ci o tym opowiem. Dzisiaj Ci opowiem o tym, jak Mercedes zmusił BMW do działania i przez to BMW stworzył... Z tej strony Grzegorz, to jest kanał Motoryzacja z innej perspektywy, a dokładnie jest to kolejna część historii, w której polujemy na samochody klasy średniej. Dokładnie to na modele, które mają w sobie charakter i dzisiejsi bohaterowie zdecydowanie mają charakter, ale najważniejsze jest to, że od tego momentu rozpoczęła się wojna pomiędzy producentami samochodowymi na moc i power. Mercedes 190 to zupełnie nowy rozdział dla Mercedesa. Pierwszy tani Mercedes, który wprowadził Merca na zupełnie nowe lądy. I aby dowiedzieć się o nim więcej, tam, gdzieś tam chyba masz link. W każdym razie model 190 nie miał być tylko mniejszą, komfortową limuzyną, ale także auto, które doda trochę dynamiki do spokojnej i luksusowej marki Mercedes. Więc Mercedes stworzył model 190 z silnikiem 2.3, ale zamiast 8-zawarowej głowicy była tam 16. I taki samochód 13 sierpnia 1983 roku pojawił się na torze Nardo we Włoszech. Cel? Pobić pewne rekordy prędkości. To tam, gdzie Porsche 911R biło swoje pierwsze rekordy. Tam gdzieś jest link. Dokładnie to pojawiły się trzy Mercedesy zwane 190E 2316V. Do tego, aby test był wiarygodny, to przybyło aż 102 komisarzy sportowych FIA. Do teraz nie mogę zrozumieć, po co ich w ogóle tyle? Mercedesy te były trochę zmodyfikowane w porównaniu do seryjnych. Niższe zawieszenie, do tego wydłużony ostatni piąty bieg, aby rozwijać duże szybkości. No i tyle. Młody, świeży Mercedes 190 musiał udowodnić, że Mercedes to nie tylko komfort, ale także siła. Po 201 godzinach, 39 minutach i 43 sekundach dwa samochody osiągnęły 50 tysięcy km przy średniej szybkości 247 km na godzinę. Tym samym Mercedes 190 osiągnął 3 rekordy świata i 9 rekordów klasy międzynarodowej. Co najlepsze, samochody działały idealnie i dwa egzemplarze przekroczyły ten dystans bez jakiejkolwiek awarii. W trzecim zepsuła się jakaś pierdoła, którą według regulaminu nie można było wymienić, ale trzeba było samemu zreperować. No ale nie dało się tego zrobić na miejscu, więc jeden musiał odpuścić. Pomimo tej drobnej wpadki, Mercedes 190 udowodnił, że to twarda sztuka i ta wytrzymałość nie wynikała z przypadku, bo model 190 był projektowany tak, aby mógł brać udział także w rajdach. Tak jest, rajdach, a nie wyścigach. Jednak pewien inny Niemiec pokrzyżował plany Mercedesa. Audi pokazało, że bez napędu na cztery koła nie pokazał się w rajdach, bo nie masz żadnych szans. Więc Mercedes musiał pokazać gdzie indziej, ile wart jest ich Mercedes 190E2316V. No i kiedy w maju otwierano nowy tor Grand Prix Nürburgring, to na inauguracyjną imprezę tego toru Mercedes stworzył super widowisko. Dostarczył 20 egzemplarzy tych samych modeli, a za kółko wprowadził mistrzów, jak i gwiazdy Formuły 1. Sir Jack Brabham, tytuł mistrza w 1959, 60 i 66. Phil Hill, tytuł mistrza w 61. John Surtees, ten miał tytuł mistrza w 64. Denny Hulme, tytuł mistrza w 67. Niki Lauda, znany wszystkim, tytuł mistrza w 75 i w 77. Alan Jones, tytuł mistrza w 80. Keke Rosberg, ten ma tytuł mistrza w 82. A także był sam Stirling Moss. Generalnie sama śmietanka w Formule 1, ale nikt z nich nie wygrał, tylko debiutant w Formule 1, który dwa miesiące wcześniej zaczął swoją przygodę w Formule 1. W sumie to powinieneś go znać, bo to niejaki Ayrton Senna.
Tak jest, świeży młody Ayrton Senna podszedł do tego wyścigu z pełnym zaangażowaniem, bo jako debiutant chciał pokazać, że wie jak jeździć takim autem i wie jak wygrywać takie zawody. Więc Mercedes 190e 2316V pokazał się z zupełnie innej strony. Wszyscy myśleli, że 190 to będzie spokojna limuzyna jak S-klasa, a tutaj rekordy prędkości, występ na torze przed zawodami w F1. No i z tego powodu w BMW wpadli w panikę. Zaraz do tego wrócę. Wracając do Mercedesa 190e 2316V, to oficjalnie w sprzedaży pojawił się dopiero w 1994 roku, bo jak to stwierdzili w Mercedesie, my musieć go dopracować, aby mieć standardy Mercedesa. No dobrze, ale co sprawiło, że Mercedes ten miał takie predyspozycje sportowe? Silnik. To był klucz do sukcesu Mercedesa. Okej, jak się urodził, to nie była to jakaś specjalna jednostka, bo to podstawowy silnik czterocylindrowy zwany M102 o dwóch zaworach na cylinder, rozwiercony do 2-3 litra pojemności. Jednak świat pokazuje, że można się urodzić bez specjalnych zdolności, ale odpowiedni trening zmieni całkowicie twój charakter i za trening tego silnika wzięli się specjaliści z działu Cosworth Technology LTD. Opracowali 16-zaworową głowicę do tego modelu i dzięki temu moc wzrosła do 185 koni przy 6000 obrotów na minutę, a moment obrotowy to 235 Nm, a silnik kręci się do prawie 7000 obrotów na minutę. Nowa 16-zaworowa głowica dała przyrost mocy 72 konie i 55 Nm momentu obrotowego w porównaniu do 8-zaworowej wersji, co jest całkiem sporo jak na auto bez doładowania. Seta w czasie 7,5 sekundy, a prędkość maksymalna to 230 km na godzinę. No i trzeba też wspomnieć, że były wersje także z katalizatorem o mocy 170 koni. Była także wersja 177-konna, tak zwana wersja RUV, która była przystosowana do gorszego paliwa. No a wersja w USA miała 167 koni i tam był inny stopień sprężania. Oprócz silnika to model 190e 2316V, którego nazwa wywodzi się oczywiście z pojemności, jak i 16-zaworowej głowicy, dostał także sportową skrzynię biegów Getrak. I jedynka była tam, gdzie w twoim samochodzie normalnie masz dwójkę i taka sama skrzynia pojawiła się także w BMW M3. Do tego w tym modelu piąty bieg nie służył jako nadbieg, jak to było w większości samochodów w tamtych czasach, ale piąty bieg służył do przyspieszania. A o przyspieszenie dbał mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, 32%. Do tego samo poziomujące się zawieszenie na tylnej osi, później jako opcja w 1985 roku, także na przedniej osi. No i przypominam także o super nowoczesnym wielowahaczowym zawieszeniu i dobrym rozkładzie masy, 53 do 47. A to wszystko sprawiło, że model ten nie tylko nadawał się do codziennej jazdy, ale uwielbiał także zakręty. No ale ten Mercedes z założenia nie miał być chuliganem, więc nadwozie nie zostało jakoś specjalnie rozdmuchane, tylko dodali dyskretne, ale wpadające w oko dodatki jak szerokie felgi, które miały chłodzić hamulce, inne zderzaki, progi, fartuchy dookoła samochodu, czy spoiler, który został dopracowany w tunelu aerodynamicznym, aby dociskać tył. Tak właśnie prezentował się usportowiony Mercedes 190, który chciał pokazać światu, że Mercedes to coś więcej, a nie tylko auto dla kapelusznika i pokazał. Tak jest, pokazał, bo przez niego ktoś spanikował. Kiedy Mercedes 190e 2316V pokazał swoje atuty, to w BMW wpadli w panikę. Mniej więcej tak. No bo jak tak? Mercedes to przecież auto dla dziadków, dla emerytów, a nie sportowy sedan na tor czy nakręte drogi. To my w BMW robić tak zwane auta z radością z jazdy czy tam do jazdy, więc tak nie może być. Tym bardziej, że Mercedes już kiedyś zalazł za skórę BMW. Przed wojną BMW produkowało głównie wielkie luksusowe limuzyny, czy sportowe auta typu GT albo wersję Cabrio. No ale po II wojnie światowej nikt nie chciał takich samochodów, bo wszyscy szukali ekonomicznych, małych samochodzików. A w BMW nie wiedzieli, jak się takie robi. Więc BMW było na skraju bankructwa i Mercedes chciał to wykorzystać i kupić ich udziały w atrakcyjnej cenie. BMW
Jednak tego nie chciało, bo zależało im, aby zostać niezależną marką. Jednak Mercedes mocno naciskał i już miało dojść do fuzji, ale jeden z przedstawicieli BMW na targach zobaczył ten samochód i zaświeciła mu się żarówka. Czyli kupili licencję na ISO Isetta i zrobili swoją wersję BMW Isetta. Tym samym uratowali BMW od przejęcia przez Mercedesa. BMW nauczone takim wydarzeniem wiedziało, że małe auta nie są takie złe. Dlatego oprócz dużych samochodów produkowali także mniejsze modele jak ten BMW 02. Czy później jego następcem, czyli pierwsze BMW serii 3 o kodowej nazwie E21. Później model 3 E30, który miał dla każdego coś ciekawego. Od słabych silników 1.8 przez diesla czy słynną 6-cylindrową rzędówkę. No ale Mercedes miał coś więcej. Mercedes miał auto, które było czymś więcej. Było sportową wyczynową limuzyną, czyli swoje 190E23-16V. No a przecież takie samochody to jest domena marki BMW, a nie Mercedesa. To oznacza wojnę. War. Ówczesny prezes zarządu BMW Hubert von Kunheim spotkał się z dyrektorem technicznym działu Motorsport w BMW, z Paulem Roszem, który był odpowiedzialny za sportowy dział BMW i miał zrobić z dwudrzwiowego sedana serii 3 E30 sportowe auto, aby rywalizować w ramach wyścigowej grupy A. Tym sposobem chcieli pokazać światu, że BMW serii 3 ma sportowy charakter i cel był jeden – stworzyć auto do wygrywania. Reszta się nie liczy. Dla kontrastu Mercedes 190E23-16V, pomimo tego, że miał być przygotowany do rajdów czy później do wyścigów, to dalej miał zostać elegancką limuzyną. Znowu w BMW inżynierowie mieli zrobić sportowe auto i wszystko miało być zrobione w tym kierunku, od silnika przez zawieszenie po sam wygląd. Więc jedynie maska oraz dach są z seryjnego BMW serii 3, reszta jest zupełnie nowa, zrobiona tak, aby auto jak najlepiej sprawowało się na torze wyścigowym. Dlatego też BMW M3 jest takie szerokie, czyli nadkola są napompowane jak Schwarzenegger po treningu. Do tego masz inne nachylenie tylnej szyby, słupki szersze u podstawy. Klapa bagażnika jest podniesiona, aby zapewnić lepsze prowadzenie powietrza do tylnego spoilera i zapewnić lepszy docisk aerodynamiczny. No a antena do radia poleciała naprzód, bo z tyłu przeszkadzała. Oczywiście do całości dołożono inne zderzaki z przodu, z tyłu, czy tam 15-calowe felgi. Więc Mercedesa można określić jako elegancika ze sportową nutką. Znowu BMW to prawdziwy chuligan. No ale samym wyglądem nikogo nie znokautujesz. Do tego trzeba siły i serca, czyli silnika, i tym tematem zajął się wspomniany wcześniej Paul Roche. To ten facet, co skonstruował model 2002 Turbo, czyli pierwsze seryjne auto w Europie z turbiną. Paul Roche znał się na sporcie, ponieważ pomógł Nelsonowi Piquet zdobyć tytuł w F1 w 1983 roku w bolidzie BMW Brabham. No i pierwszym pomysłem Paula było włożenie silnika z turbiną do nowego projektu, czyli do M3. No ale ze względu na regulamin wyścigowy, gdzie M3 miało występować, nie mógł tego zrobić. Kolejnym pomysłem było włożenie 6-cylindrowego wyczynowego silnika z BMW M1. No ale ten pomysł także nie wypalił, ponieważ zależało im na mniejszej masie samochodu, więc ostatecznie wzięli blok silnika M10. Jest to 4-cylindrowa jednostka, którą wkładali do pierwszych modeli BMW 3, 316 oraz 318i. Sam blok silnika jest twardy jak skała, bo wykorzystywano go nawet w Formule 1. Znowu, głowica pochodzi od wspomnianego silnika z BMW M1, ale ta głowica została skrócona z 6 do 4 cylindrów. No i tak właśnie powstał kultowy silnik zwany S14, który konstruowany był tak, aby miał bardzo duże rezerwy, jeśli chodzi o jego dalsze modyfikacje. Więc mamy dwóch rywali, BMW M3 oraz Mercedes 190E23-16V. Jeśli chodzi o silnik, to na papierze wyglądają bardzo podobnie. BMW było trochę mocniejsze, ale to może wynikać z faktu, że Mercedes pojawił się na rynku w 1984 roku, a BMW M3 dopiero 2 lata później, bo w 1986 roku, więc chcieli pokazać, że mają więcej mocy. Ale przecież to był dopiero początek drogi, ponieważ BMW oraz Mercedes starli się w zawodach DTM i dzięki temu powstały ewolucje modeli 190 oraz M3. No i pewnie się domyślasz, że o tym dowiesz się w następnym odcinku, ale aby nie było nudno i ciągle to samo, to dołożę do tego zestawu innego bohatera z DTM. No dobrze, to co wybierasz? BMW M3 czy może Mercedes 190E23-16V?
Tam masz ankietę. Napisz także w komentarzu, który samochód do ciebie bardziej przemawia. A jak się odcinek podobał, to łapa w górę i chętnie przyjmiemy suba. Tam sobie możesz kliknąć. No a jak chcesz taki kubek, to tam na dole masz info, jak go kupić. No i tyle, bo jak to mówią, życie jest za krótkie, by jeździć samochodem. Jakim? Pewnie bez charakteru, nie? Dzięki, do następnego odcinka. Cześć.